ulga dla maszynisty, a chodzi tu konkretnie, proszę Państwa, o przejazdy z niepełnymi rogatkami. Jest to zmora dla maszynistów. Kierowców prowokują do przejazdu slalomem przez przejazd i to się bardzo często zdarza. Nikt nie mówi, że tak nie jest, bo tak właśnie jest. Dużo kierowców, którzy zbyt długo czekają na przejeździe, postanawia po prostu wyjechać z kolejki. Ten pierwszy oczywiście stoi pod rogatkami, bo on jest pod rogatką, ale ci z tyłu próbują często po prostu slalomem przejechać przed przejeżdżającym pociągiem. I tu na tej trasie, właśnie w tym miejscu, gdzie pokażę, dochodziło do bardzo wielu incydentów, kończących się również śmiercią. Nie ma maszynisty, który jeździ na tej trasie, żeby tu na tym przejeździe nie miał jakiejś przygody związanej właśnie z kierowcami, którzy po prostu omijają ten przejazd, gdy on się zbliża do niego. Oczywiście sam miałem też takie incydenty. No, pierwsze to były takie, że po prostu już z daleka widziałem, że omijają, przejeżdżają. Dawałem sygnał baczność, nieraz użyłem hamulca, jak było zbyt blisko, ale pewnego wieczoru prowadziłem pociąg w Warszawie do Berlina, zbliżając się do tego przejazdu, oczywiście pół rogatki zamknięte, od strony opalenicy pędzi karetka pogotowia na sygnale. I o dziwio, co ja widzę? Nie wjeżdża w kolejkę, tylko jedzie do przodu i pcha się na przejazd. Oczywiście reakcja była błyskawiczna. Sygnał, uruchomiony hamulec i oczekuję, co będzie. Spoglądam w lusterko, przejechał. No niestety numerów nie spisałem. Nie wiem, czy to była karetka pogotowia z Nowego Tomyśla, czy to poznańska. No było ciemno, nie spisałem numerów, ale taki incydent miałem. I teraz, będąc w opalenicy, spoglądam w okno w pociągu osobowym i co widzę? Są pełne rogatki. Nareszcie ktoś poszedł o rozum do głowy i zrobił tu rogatki, bo to naprawdę był feralny przejazd na tej linii. No tu oczywiście nie ma tych pełnych rogatek, tu są pół rogatki, ale dwa tygodnie temu jechałem do opalenicy i widzę, że już są zamontowane. No oczywiście na takich prędkościach, tu jest cały czas 160 na godzinę, to jednak powinny być, jak już nie ma bezkoalizyjnych przejazdów, powinny być zamontowane pełne rogatki, że po prostu ta jedna pusta strona jezdni nie zachęca do jazdy, po prostu żeby wszystkich wyprzedzić, wyjechać do przodu, ba nawet przejechać przez przejazd, oby być szybciej u celu, a cel nieraz się kończy na drugim świecie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny filmik.